Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam wszystkich na dzisiejszej sesji i otwieram 74. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji wszystkich gości, panią sekretarz, panią mecenas, panią skarbnik, panią szefową naszego biura. Witam serdecznie wszystkich oczywiście radnych na czele z zarządem. Witam również wszystkich, którzy nas oglądają dzięki telewizji Bartsat, czyli mieszkańców Bartoszyc, powiatu, całej Polski. A nawet tak powiem, że kiedyś kolega mi mówił, że oglądał nas w Nowym Jorku. Także witam, pozdrawiam też również tych, co oglądają nas w Nowym Jorku na przykład. Także szanowni Państwo, sesja dzisiejsza została zwołana w trybie stacjonarnym. Zanim przejdziemy do tych spraw dotyczących prawomocności obrad, to chciałbym powiedzieć, że oczywiście sesja jest nagrywana, czyli obecność na sesji jest równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku w mediach. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, sesja została w trybie stacjonarnym, ale w związku z tym, że istnieje ponownie zagrożenie epidemiologiczne, że troszeczkę więcej się pojawiło zachorowań na COVID-19, w związku z tym chciałbym zapytać Radę o możliwość zdalnego uczestnictwa w sesji. Czyli będzie to sesja stacjonarna z możliwością udziału zdalnego. Jeśli oczywiście Państwo radni wyrazicie na to zgodę. Wobec tego zadaję pytanie, a potem stwierdzę prawomocność może, bo tak się zastanawiam. Najpierw prawomocność, czy najpierw pytanie? Najpierw prawomocność, tak? Dobrze. To w takim razie stwierdzamy najpierw prawomocność sesji, a potem zrobimy zadam to pytanie. Czyli sprawdzamy w tej chwili kworum. Bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja mam taką propozycję, taką może troszkę wybiegającą do przodu, bo w tej chwili takie małe kuriozum się robi, że tych, co nie ma, to i tak nie zdążą przyjść, żebyśmy mogli podjąć teraz stanowisko, że na obecnej sesji i na najbliższej. Tak to zrobimy, tak. I na najbliższej sesji, że będzie można zdalnie. Tak, dziękuję. Tak to mam zaplanowane. Jeszcze pan starosta się nie zalogował. Czekamy tylko na pana starostę. Już jest pan starosta. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna i wobec tego zadaję teraz kolejne pytanie właśnie o to dopuszczenie do możliwości zdalnego uczestnictwa w sesji stacjonarnej. Otóż czy państwo radni wyrażacie zgodę na uczestnictwo zdalne w dzisiejszej sesji? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Jeszcze czekamy na jednego radnego. (Śmiech)
Dobrze, w takim razie kończymy. Stwierdzam, że 16 radnych jest za, jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Wobec tego sesja dzisiejsza jest sesją stacjonarną z dopuszczeniem możliwości zdalnego uczestnictwa w sesji. Tak to wygląda i teraz już możemy wobec tego procedować dalej. Tym razem przechodzimy do punktu trzeciego już, czyli ustalenie porządku obrad. Porządek obrad wszystkim Państwu radnym został dostarczony. Ja pozwolę sobie przeczytać ten porządek obrad i spróbujemy go przegłosować, chyba że są jakieś uwagi do porządku obrad. To na koniec sesji. Na koniec sesji. Słucham. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, ja mam wniosek dotyczący porządku obrad, ale to Pan może Przewodniczący przeczyta najpierw porządek obrad. Dobrze. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 74. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad i tutaj to głosowanie o dopuszczeniu możliwości zdalnego uczestnictwa w sesji. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 72. i 73. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz o realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. I te uchwały są następujące. Punkt A. Zmiany w budżecie powiatu na rok 2023. B. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. C. Określenie zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2022 rok. D. Uchwalenie powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszyckim na lata 2023-2024. E. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszycki oraz przepraszam, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Punkt F. Pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenie jej do kategorii drogi gminnej. Punkt G. Udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2023 roku. H. Zmiany regulacji określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczególnych warunków do przyznawania i rozliczania. Punkt I. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zdobycia aktywów trwałych i oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez szpital. Punkt J. Oceny sytuacji ekonomicznej, ekonomiczno-finansowej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2021. Punkt K. Zmiany statutu Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w Bartoszycach. I punkt L. Wyrażenia stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. To są wszystkie już uchwały i sprawy. Potem różne, punkt 7 i punkt 8, zamknięcie obrad 74. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda, Szanowni Państwo, porządek obrad i teraz kto ma uwagi do porządku obrad, a widzę, że ma uwagi Pan Radny Robert Pająk. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowny Rado, Panie Starosto, ja wnoszę o zdjęcie z porządku obrad w punkcie 6 punktu H. Moim zdaniem kierunek działania jest jak najbardziej słuszny, tylko po prostu według mojej oceny forma nie jest zbyt właściwa do regulacji tego typu rzeczy w ten sposób. Dlatego wnoszę o zdjęcie z porządku punktu H w projektach uchwał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby coś na ten temat jeszcze? Nie widzę, wobec tego spróbujemy przegłosować wniosek Pana Radnego Roberta Pająka. Przypomnę, że Pan Radny Pająk zawnioskował o zdjęcie punktu H z porządku obrad, czyli zmian regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Wobec tego poddaję wniosek Pana Radnego pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem wniosku Pana Radnego Roberta Pająka o zdjęcie punktu H? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
Jeszcze chwilę poczekajmy na jeden głos. Dobrze, kończymy wobec tego głosowanie. Ten jeden głos tak naprawdę nic nie zmieni. Stwierdzam, że wniosek pana Roberta Pająka o zdjęcie tego punktu z porządku obrad nie uzyskał większości, a to oznacza, że zostaje w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi do porządku obrad państwo macie? Nie, wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, a mianowicie przyjęcie protokołów z obrad 73 i 72 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Jeśli nie usłyszę żadnych uwag, żadnych zgłoszeń nie zobaczę, to znaczy, że Rada przez aklamację te protokoły przyjęła. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła te protokoły. Przechodzimy do punktu piątego. Punkt piąty brzmi: informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. I w tym celu bardzo poproszę o wypowiedź pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 67, tak, a 64 sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 24 lutego a 31 marca 2023 roku. W powyższym okresie zarząd obradował na czterech posiedzeniach, to jest w dniu 28 lutego oraz 10, 21 i 28 marca bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 182 łamane na 511 łamane na 2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu. I tutaj zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc o wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Rodnowie, czyli jest to droga przekazana gminie Bartoszyce uchwałą nr 321 łamane na 2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku. I tutaj kolejna sprawa to uchwała nr 182 łamane na 512 łamane na 2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu bartoszyckiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe. Podmioty wymienione w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. I zarząd tutaj ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie po pierwsze ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego. Drugi płaszczyzna to działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Trzecia to jest ochrona i promocja zdrowia. Czwarte wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. I piąte polityka prorodzinna. Oferty w konkursie można było składać do 24 marca 2023 roku. Uchwała nr 182 łamane na 513 łamane na 2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bartoszycach. Zmiany w naszym regulaminie nastąpiły w związku z funkcjonowaniem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, czyli ze zmianami właśnie w tym wydziale. Uchwała nr 182 łamane na 514 łamane na 2023 z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie wydania opinii Zarządu Powiatu w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. I tu po rozpatrzeniu wniosku wójta gminy Bartoszyce zarząd postanowił zaopiniować pozytywnie zaliczenie do kategorii dróg gminnych trzech odcinków dróg powiatowych położonych w miejscowości Wojciechy, Wipławki i Minty.
Uchwała kolejna numer 183/515/2023 z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszyckiego za czwarty kwartał 2022 roku. Kolejna uchwała to uchwała numer 183/516/2023 z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących własnością powiatu bartoszyckiego oraz znajdujących się w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Dąbrowie koło Bartoszyc. Uchwała nr 184/517/2023 z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach. I tutaj pełnomocnictwo uprawnia panią dyrektor do reprezentowania powiatu bartoszyckiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Kolejna uchwała nr 185/518/2023 z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie przedstawienia treści sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok oraz wykonania obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Uchwała tutaj została przedłożona właśnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej poprzez ePUAP oraz Radzie Powiatu Bartoszyckiego poprzez platformę Esesja w dniu 30 marca 2023 roku. No i tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za tę wypowiedź. Wydaje mi się, że Rada po prostu to przyjęła bez dyskusji. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu, czyli punkt 6, podjęcie uchwał w sprawach. I pierwsza uchwała zaplanowana na dzisiejszy dzień to jest uchwała o zmianie budżetu powiatu na rok 2023. Pozwólcie państwo, że ja tę uchwałę po prostu przeczytam. Jak zawsze zresztą. Uchwała nr 74/336/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 173 066,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatów po zmianach wynoszą 126 440 289,24 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 94 250 325,94 zł, a dochody majątkowe w wysokości 32 189 963,30 zł. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 421 834 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt drugi. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 149 918 597 złotych 77 groszy, w tym wydatki bieżące 101 810 944 złote i 82 grosze, wydatki majątkowe 48 107 652 złote 95 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 48 067 652 złote 95 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 40 tysięcy zgodnie z załącznikiem 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załączniki nr 4a i 4b. Punkt piąty. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze środków zagranicznych na niepodlegających zwrotowej w wysokości 801 135 zł i 83 groszy zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 478 308 złotych i 53 groszy zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14
1 893 700 zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 988 987 zł i 43 grosze i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621 zł i 10 groszy. Punkt drugi, przychody budżetu w wysokości 28 584 608 zł i 53 grosze oraz schody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Paragraf piąty. W celu realizacji zadań związanych z pomocą Ukrainy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnić się zarząd powiatu bartoszewskiego do pierwsze dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, a dochody w wysokości 12 746 zł, wydatki w wysokości 12 746 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt 3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych oraz jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 5. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski z 2020 roku, pozycja 662 i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Punkt pierwszy. Przychody w wysokości 336 760 zł 34 grosze. Dochody za 2023 rok 2665 zł 51 groszy. Wydatki w wysokości 0 złotych zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 7. Pierwsze. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 312 822 zł. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 2 376 882 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Tyle treść uchwały. Aha, jeszcze przepraszam, bo powinienem przed tą uchwałą poprosić pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Spraw Powiatu, pana Wiesława Kuracha, o wyrażenie opinii, może od razu hurtem o wszystkich uchwałach, bo komisja odbyła się przedwczoraj i te opinie są po prostu wypracowane. Dlatego bardzo proszę, panie przewodniczący, o opinię. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowna Rado, panie przewodniczący. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 marca, które odbyło się w Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach w sali konferencyjnej, zaopiniowała projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Większość projektów uchwał, wszyscy członkowie głosowali za, jedynie punkt dotyczący zmiany regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. 7 członków komisji głosowało za, 1 osoba wstrzymała się. I punkt L. Wyrażenie stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
3 członków komisji głosowało za, 4 wstrzymało się, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Pozostałe projekty uchwał były głosowane jednomyślnie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Wobec tego nie widzę innych uwag, wobec tego przechodzimy do głosowania nad uchwałą, którą nie tak dawno przeczytałem, czyli uchwałą budżetową. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa jest za uchwałą nr 74/36/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Kto jest za tą uchwałą, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały, która jest pochodną jakby tej pierwszej, czyli uchwała nr 74/337/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszewskiego na lata 2023-2036. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2036 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty, wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tyle treść uchwały. Możemy, myślę, że przejść do głosowania. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Panów, z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON numer w 2023 roku. Jest to uchwała numer 74/338/2023 i po podstawie prawnej Rada Powiatu tutaj uchwala, co następuje. Jeśli Państwo pozwolicie, to nie będę może czytał tej uchwały, dlatego że ona wszystkim jest znana. Jest na sesji pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jeśli są ewentualnie jakieś pytania, to bardzo proszę, ale nie widzę. Wobec tego możemy przejść do głosowania. Przypominam, że te opinie są pozytywne, tak jak powiedział wcześniej pan przewodniczący. Wobec tego cóż, przechodzimy do głosowania w takim układzie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku? Kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 74/339/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszewskim na lata 2023-2024.
jest tu podstawa prawna, a potem Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się powiatowy program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie bartoszewskim na lata 23-24. Stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu oraz publikację w biuletynie informacji publicznej. Oczywiście program jest wszystkim radnym znany, był na komisji omawiany. Pytań żadnych nie widzę do pani dyrektor. Wobec tego możemy chyba przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z panów, przepraszam, to jest nawyk, tyle lat byli sami panowie, a teraz jest pani, także muszę się od nowa przyzwyczaić. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Tak, teraz mamy panią Basię, także muszę mówić państwa radnych. Bardzo nam miło z tego powodu. Stwierdzam, że Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. No i przechodzimy do kolejnej uchwały. Tym razem jest to uchwała numer 74 łamane na 340 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest powiat bartoszewski oraz warunków i zasad skorzystania z tych przystanków. Ja myślę, że też nie będę czytał tej uchwały, ona jest znana. Tam chodzi o kilka przystanków, które jakby tradycyjnie Rada Powiatu musi zatwierdzić. Zresztą jest pan dyrektor, czyli ewentualne pytania można do niego kierować, ale widzę, że nikt nie chce o nic zapytać, bo to znaczy, że wszystko jest jasne. To cóż, możemy przejść do głosowania w takim razie, tak? Kto z panów, z państwa radnych, oj, przepraszam, uchwała jest za uchwałą numer 74 łamane na 340 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego? Kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 74 łamane na 341 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Pozbawia się kategorii drogi powiatowej odcinka Starodroża drogi wojewódzkiej nr 512 od granicy miasta Górowo i Ławeckie do drogi wojewódzkiej 512 obwodnica Górowa i Ławeckiego położonej na działkach nr 324 łamane na 3, 324 na 2, 324 na 1, 320 na 2, obręcz 43 Sołtysowizna gmina Górowo i Ławeckie i zalicza się ją do kategorii drogi gminnej. 2. Położenie drogi, o której mowa w ustępie pierwszym, oznaczone jest na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Też nie widzę pytań do uchwały. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji, a widzę, że przybyli do nas panowie dyrektorzy szpitala, czyli pan dyrektor Sławomir Wurcik i pan dyrektor Jarosław Kuper. Serdecznie panów witamy. Także możemy przejść do kolejnej uchwały w takim układzie. Jest to uchwała numer 74/342 Rady Powiatu Bartoszewskiego z 31 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazowskiemu na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, udziela się województwu warmińsko-mazurskiemu pomocy finansowej w wysokości 2950 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Bartoszewskim a Województwem Warmińsko-Mazurskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. To jest taka uchwała, która jest podejmowana co roku właśnie na rzecz biura w Brukseli, które bardzo prężnie tam funkcjonuje, wiemy, bo kiedyś delegacja od nas tam była i widziała, jak się to dzieje. Pytań nie widzę, wobec tego mogę przejść do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały do realizacji? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 74/343/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wynagrodzeń regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Uchwała jest dość długa. Państwo znacie tę uchwałę, więc pozwólcie, że ja nie będę czytał, chyba że będzie takie życzenie. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo, pan radny Robert Pająk. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowna rado. Kierunek działania tutaj w tej uchwale jest jak najbardziej słuszny, tylko forma tego działania po prostu mi osobiście się nie podoba. Chodzi tutaj mi o paragraf pierwszy, punkt trzeci, zmiany w paragrafie 5 ust. 1. Nauczycielom, który powierzono funkcję dyrektora, przysługuje miesięcznie dodatek funkcyjny w wysokości zgodnie z poniższą tabelą. Szanowni Państwo, dyrektor, jak każdy pracownik, ma przede wszystkim posiadać wynagrodzenie zasadnicze, stażowe, dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, dodatek wiejski lub też dodatek trudnościowy. Dla każdego pracownika pracującego na jakimkolwiek etacie, w jakiejkolwiek firmie, najważniejszym elementem jest wynagrodzenie zasadnicze i wynikające z tego pochodne w wyniku dodatku stażowego, jeżeli w niektórych firmach taki, czy w samorządzie, instytucjach państwowych taki dodatek stażowy obowiązuje. Dodatek funkcyjny, dodatek motywacyjny, zgodnie z uchwałą z 10 sierpnia 2018 roku podjętą przez Radę Powiatu Bartoszewskiego, która jest w tej chwili właśnie, no któryś raz z kolei zmieniana, dodatek motywacyjny ma charakter uznaniowy i winien być zróżnicowany w zależności od spełnienia kryteriów, o których mowa w ustępie drugim. I są wymienione, co trzeba zrobić, żeby tam coś więcej dostać. Rozdział trzeci, dodatki funkcyjne. W zależności od złożoności zadań szkoły, nauczycielem, który powierzono kierownicze, stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyjnych. My tą tabelę, uchwałą z dnia 29 marca 2019 roku, żeśmy zmienili. Ja rozumiem całkowicie, obniżyliśmy po prostu dodatki funkcyjne.
Czas biegnie. Minęły prawie 4 lata w tej chwili. Sytuację mamy jako mamo, jaką mamy jako mamy. Należy dokonać zmian. Jednakże w mojej propozycji, takiej ogólnej propozycji, chciałbym zaznaczyć Państwu jeszcze jedną tutaj rzecz. Nie bez zasady mówię o wynagrodzeniu zasadniczym, gdyż stanowisko dyrektora powinno być stanowiskiem prestiżowym i dyrektor nie powinien za to, że zajmuje dyrektora, być karany brakiem nadgodzin, brakiem możliwości zarabiania, wykonywania innych rzeczy, za które będzie miał dodatki, te właśnie dodatkowe rzeczy, dodatek motywacyjny, dodatek funkcyjny. Jednakże samo bycie dyrektorem, tak jak już wspomniałem, to jest stanowisko odpowiedzialne za całą szkołę. I w rozporządzeniu ministra edukacji zmienia się rozporządzenie z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W załączniku do tego zarządzenia wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego to jest 4550 zł. W moim odczuciu, żeby dowartościować, zwiększyć, krótko mówiąc prosto, wynagrodzenie dyrektorów, wykorzystując tą uchwałę, która obowiązuje w pozostałej części, i nie robić dużego zróżnicowania wysokości dodatku funkcyjnego, na tym trzeba przepracować to, proponuję w szerszym gronie zastanowić się i podnieść stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów. Żeby dyrektor pełniący funkcję, który staje do konkursu, chce zostać dyrektorem. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze, za które faktycznie dyrektor pracuje. Nie powinien dyrektor pracować za dodatki, które przewyższają jego wynagrodzenie zasadnicze, bo to troszeczkę się według mnie nie pasuje. Dlatego, żeby to przedyskutować jeszcze raz, zwiększając wynagrodzenie zasadnicze i zwiększymy, wtedy uregulować dodatki motywacyjne, dodatek funkcyjny oraz wynikające inne rzeczy z dodatkowych ustaw, żeby tą tabelę i nad wynagrodzeniem całościowo dyrektorów szkół i ośrodków, które podlegają i PCPR-u i Młodzieżowego Domu Kultury, usiąść i przeanalizować w całości, nie tylko zajmując się dodatkiem funkcyjnym, ale całością pensji. Gdyż, jak to wspomniałem, jest minimalna stawka, czyli to, co nauczyciel dyplomowany musi dostać. Nauczyciel dyplomowany, dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym plus dyrektor. Czyli pełni funkcję, jest nauczycielem dyplomowanym i jest też jednocześnie dyrektorem. Czyli za każde dodatkowe zadania, które zostaną mu powierzone, powinien dostać zapłatę, która powinna się odzwierciedlać w moim przekonaniu w wynagrodzeniu zasadniczym plus pochodne. I to jest teraz w tej chwili to jest kwestia spotkania się w szerszym gronie z zarządem, z radnymi, z pracownikami urzędu, żeby przeanalizować, w jakiej wysokości można podnieść wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów, określić pochodne, żeby końcowy efekt był podobny do teraz zamierzonego, ale żeby młodszy pracownik, czy z mniejszym doświadczeniem, mający 15 lat stażu, wiedział, że przychodzi na etat dyrektorski. I że w tej chwili jest taka sytuacja, trochę taka niesmaczna, że czy to starosta, czy członek zarządu, czy ktoś inny chodzi za dyrektorami i prosi ich, żeby zostali dyrektorami. Jeżeli zmienimy to w sposób bardziej przejrzysty, logiczny, to każdy, który będzie chciał zostać dyrektorem, będzie widział, że ten tytuł dyrektora to nie jest jakaś tam wymarzone, coś wymagiwanego, przepraszam, że się tu przejęzyczam,
ale to, że to warto zostać dyrektorem, bo to jest prestiż. I wynagrodzenie dyrektora nie będzie 6., 7., 8., 10. czy 12. wynagrodzeniem w szkole, bo nauczyciele dyplomowani, wiem jaka sytuacja w szkolnictwie, nie ma nauczycieli zawodów, nie ma specjalistów do pewnych przedmiotów i mają po 1,5 etatu, po więcej. Dyrektor nie może mieć 1,5 etatu, musi pracować za swój etat, parę godzin tam ewentualnie wskoczy, ale obowiązków dyrektorskich jest tyle, że nawet czasem nie oddaje dla nauczycieli i na tym po prostu traci. Dlatego biorąc pod uwagę całość zagadnienia, prosiłbym, żebyśmy się na tym jeszcze raz zastanowili i składam tutaj wniosek, żebyś w paragrafie pierwszym skreślenie na chwilę obecną punktu trzeciego, dlatego też, aby pozostałe rzeczy tutaj zawarte w tej uchwale były wreszcie uregulowane. Chodzi mi tutaj o mentora, chodzi tutaj o opiekuna stażu, którzy do tej pory nie mają uregulowanych swoich należności i tutaj w tej uchwale, jeżeli dobrze czytam, cofamy się od dnia 1 września 2022, bo te tematy po prostu leżały i nie były do tej pory załatwione. Dlatego moja propozycja, mój wniosek formalny dotyczący tej uchwały jest taki, aby paragraf pierwszy, punkt trzeci został skreślony w tej uchwale przy podejmowaniu i abyśmy nad tym punktem w szerszym gronie po prostu usiedli, przeliczyli, sprawdzili i zobaczyli, czy przepisy na to pozwalają. Jeżeli przepisy na to nie pozwalają, to wrócimy do tego, co mamy tutaj w tej uchwale, albo może warto było się zastanowić wtedy też o powróceniu do zapisów uchwały, w którą właśnie żeśmy w 2018 roku poprzednia Rada uchwaliła. Także to jest mój wniosek formalny o skreślenie tego punktu z porządku. Rozumiem, czyli tak, żeby doprecyzować, chodzi o wykreślenie tej tabelki, tak? Tak. Krótko mówiąc, chodzi o tabelkę, tak. Dobrze. Pan Ryszard Zduniuk prosił o głos. Proszę bardzo. Wysoka Rado, wysłuchając pana Pająka odnośnie tego punktu, chcę uzasadnić tą rzecz. Nie zadać teraz. Nie. Nie. Raz. Teraz. Wyłączył pan. Teraz powinno być. Jedną rzecz chciałbym tu jeszcze uzasadnić, ponieważ pan Pająk nie podał tych różnic w tabeli. Chcę państwu powiedzieć, że te różnice w zależności od szkoły wynoszą od 7 tysięcy do 3,5. Chciałbym się w tym momencie zapytać też pana starostę, czym to było podyktowane, bo to są rozbieżności duże. Chcę państwu powiedzieć, to, że jest tam zasadnicze, motywacyjne, inne, ale przy takich rozbieżnościach to jest coś nie tak. Ja nie wnikam w to i nie chciałbym, jakie jest wynagrodzenie zasadnicze dyrektora, a dodatek funkcyjny, jaki ma uzyskać dyrektor zespołu szkół ponadpodstawowych imieniem Kresowiaków, 7 tysięcy. To są duże rozbieżności w przypadku do dyrektora Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, gdzie jest 3,5, czy dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, 2800. Są to duże rozbieżności i chciałbym się zapytać pana starostę, czym zarząd to uzasadnił, bo to sprawa była omawiana na zarządzie. I jednocześnie chciałbym się zapytać pana przewodniczącego komisji, czy i jak był rozpatrywany ten punkt, to jest punkt dotyczący całej uchwały, dotyczącej dodatku funkcyjnego. W moim przypadku jestem za tym, żeby przesunąć to i omówić jeszcze raz, ponieważ są to dosyć ważne rzeczy, a przy takich rozbieżnościach wysokości dodatku funkcyjnego to ja jestem przeciwny z racji tego, że to należałoby wtedy uzasadnić,
każdego jednego dyrektora na dzień dzisiejszy. Czym to jest podyktowane? 7 tysięcy, 2800. Bo to z czegoś wynikało, czymś to zarząd się musiał kierować i dlatego też dobrze by było, żeby to ten punkt, czy tą, ten punkt trzeci, czy ustęp trzeci wykreślić z tej uchwały lub całkowicie się zastanowić nad tą uchwałą odnośnie wynagrodzenia dyrektorów i to wtedy by było pewnym dobrym rozwiązaniem. Ja bym miał tyle w tym punkcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli tak, to proszę. Tak, ja bardzo króciutko chcę tutaj jakby wyjaśnić pewne kwestie i pewne niezrozumienie sytuacji. Otóż te wszystkie różnice, jakie tu wynikają, są różnicami ustawowymi, bo ustawa nam narzuca pewne rozwiązania, tudzież jakby konsultacje ze związkami zawodowymi, które trwały prawie pół roku, doprowadziły do takich właśnie rozwiązań, jakie mamy dzisiaj przedstawione tutaj na tym, w naszej ustawie, w naszej uchwale. To jest no, sprawa, która jeśli doszłaby do skutku i byśmy tutaj wycofali, a jednego punktu wycofać nie możemy, bo to wtedy ustalenia ze związkami zawodowymi są już nieważne dla całości uchwały, w związku z czym to trwałoby do końca pewnie następnego roku szkolnego. Więc zarząd stanął na stanowisku, że te rozwiązania, które zostały zaakceptowane przez związki zawodowe, będziemy po prostu wprowadzali. Jeżeli będą jeszcze jakieś tam inne uwagi, tak jak tu panowie podnosicie, my możemy to się zająć po przegłosowaniu tych naszych uchwał i ewentualnie, tak jak do tej pory, też to zmienić i konsultować ze związkami zawodowymi. Natomiast ja bym tutaj chciał jeszcze o tych proceduralnych jakby kwestiach kilka słów powiedzieć, a właściwie poprosić panią dyrektor, panią sekretarz, żeby wyjaśniła, ponieważ ona uczestniczyła w tych wszystkich negocjacjach, jak też zna sprawę, jeśli chodzi o formalno-prawne rozwiązania tych wszystkich kwestii. To jeśli będę mógł, to poproszę bardzo panią dyrektor. Natomiast jeszcze chcę też dodać, że te różnice to są tam, tak jak tutaj pan mówi, to jest 3,5-7, czyli 3,5 jest różnica. Zróżnicowanie też jest ustawowo jakby wskazane, bo złożoność szkół jest różna, bardzo różna. Taka szkoła na przykład jak Zespół Szkół Podstawowych nr 1, która posiada pełną administrację, bo średnie szkoły posiadają pełną administrację, gdzie jest księgowość, cała księgowość i tak dalej, gdzie są warsztaty, gdzie jest kotłownia, gdzie jest wiele innych jeszcze historii, to nie można porównywać z inną nawet szkołą, prawda, naszą średnią, a już nie mówię na przykład o innych szkołach jednorodnych, czy też z Młodzieżowym Domem Kultury, gdzie jest też tylko jedna linia prowadzona. To jest taka moja krótka uwaga. No i też chcę tutaj powiedzieć, szanowni państwo, że to są sprawy takie, że tak powiem, handlowe. No, pracodawcą dla dyrektora jest zarząd i to zarząd tak de facto ustala to wynagrodzenie zgodnie z możliwościami ustawowymi. Więc ja uważam, że dyskusja jak najbardziej trwała ona tyle czasu, jak tu powiedziałem. No i w sumie wypracowaliśmy takie stanowisko, jakie dzisiaj tutaj państwu przedstawiamy. I ja bym bardzo prosił, żebyśmy to dzisiaj przegłosowali, bo ci dyrektorzy nie będą mieli tych pieniędzy, a to jest dla nas no, bardzo nieprzyjemna sprawa, bo ja też uważam, jak i zresztą zarząd, stoimy na stanowisku i wielu innych ekspertów, że dyrektor w szkole to ma tych zajęć naprawdę dużo, bo to już jest menedżer. No tutaj mówione było, że ktoś ma tam zasadnicze wynagrodzenie tego dyplomowanego nauczyciela, tak? No a jak nie będzie nauczycielem, tak? Tylko będzie menedżerem, no to jak? No to trzeba to wynagrodzenie ustalić na takim poziomie, żeby ono odzwierciedlało przynajmniej te 20-30% różnicy między dyrektorem, a najlepiej zarabiającymi nauczycielami dyplomowanymi. I stąd nasze takie podejście do tej ustawy, zgoda związków zawodowych oprócz tam jednego tylko punktu, więc spowodowała, że my postanowiliśmy tę ustawę tutaj państwu przedłożyć w Wysokiej Radzie i bardzo bym serdecznie prosił, żebyśmy ją przegłosowali. Natomiast proszę jeszcze o wyjaśnienia te merytoryczno-formalno-prawne panią sekretarz, panią Olę Siemaszko. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Wysoka Rado, ja tak króciutko, tak jak pan starosta powiedział, odniosę się tylko do tego, co tutaj kolega radny Robert Pająk jak gdyby zaproponował. W tej chwili Rada proceduje nad uchwałą określającą dodatki
czyli do składników wynagrodzenia zasadniczego, nie nad wynagrodzeniem zasadniczym i zmianą tego wynagrodzenia. Chciałabym tylko jeszcze zwrócić na to uwagę, że jeżeli Rada miałaby zamiar zmienić wysokość wynagrodzenia zasadniczego, to dotyczyłoby to absolutnie wszystkich nauczycieli. Tutaj nie można byłoby wybiórczo ustalić innych wynagrodzeń dla dyrektorów szkół i innych dla nauczycieli, chociaż mają ten sam awans zawodowy, ponieważ to dodatek funkcyjny doprecyzowuje funkcję dyrektora. To jakby ta jedna sprawa, ja sobie tutaj też w międzyczasie zerknęłam do przepisów prawa, które właśnie w ten sposób określają podwyższenie tego wynagrodzenia. Dotyczyłoby absolutnie wszystkich nauczycieli. Natomiast jeżeli chodzi o różnice pomiędzy poszczególnymi szkołami, to też tak samo jak mówiłam Państwu na komisji, te różnice wynikają ze złożoności zadań w poszczególnych szkołach. Nasze szkoły, wszystkie w powiecie, same prowadzą, możemy to tak powiedzieć, zespoły administracji i obsługi. Nie mamy już powiatowego zespołu administracji i obsługi, który zabezpiecza kadrowo, finansowo, księgowo szkoły, tylko w każdej szkole są kadry, są płace, są budżety, są główni księgowi i dyrektor absolutnie odpowiada za budżet jednostki wprost. Więc ten koszt funkcjonowania oświaty jest inny, bo do tego trzeba właśnie dodać chociażby te działy, które obsługuje dyrektor w każdej naszej placówce. I ze związku z tym, że złożoność zadań w każdej naszej placówce jest inna, zarząd proponuje zmianę i różnicę w tych dodatkach funkcyjnych. No to jakby tyle. Nie można porównywać szkoły jednorodnej ze szkołą, w której jest, jak mówiliśmy tutaj, pan starosta powiedział, jest dużo działów do obsługi, a rada decyduje o wysokości dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w tej chwili. Dziękuję bardzo. Pan Robert Pająk jeszcze prosił o głos, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Pani Sekretarz, ja powiedziałem wcześniej, że jeśli to nie będzie możliwe, to wrócimy do tego tematu, jak w tej chwili jest. Ale moim zdaniem jest to możliwe do przeanalizowania i pójście w tym kierunku, co ja zaproponowałem, zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, bo dyrektorem szkoły nie musi być nauczyciel. Może być inna osoba spełniająca wymagania zajęcia bycia dyrektorem, czyli menadżerem w szkole. To wcale nie musi być nauczyciel, jeżeli dobrze pamiętam, zgodnie z przepisami. Dlatego w tej chwili pan starosta powiedział, że nie możemy tego wykreślić punktu. Ja wnoszę, składam wniosek, zmieniam swój wniosek o oddolenie tej uchwały w całości, żebyśmy naprawdę usiedli i może, jeżeli to usiądziemy dosyć szybko, kwestia uzgodnień ze związkami zawodowymi i wtedy nie będzie żadnych rozbieżności. Myślę, że związki zawodowe na to spokojnie klepną i będziemy mogli spokojnie działać i będzie to przynajmniej uregulowane całościowo, a nie tylko dodatkami. Przyjdzie nowa rada, zmieni uchwałę i nauczyciel zostanie na gołe pensji i dziękuję, do widzenia, dyrektor. Jak to będzie po prostu wyglądało? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Stapej prosi o głos, proszę. Szanowni Państwo, oczywiście prawo i prawodawstwo w sumie, jeżeli chodzi o wynagrodzenie nauczycieli, zrobiło rzecz, która jakby siebie wyklucza, bo z jednej strony to samorząd jako organ prowadzący odpowiada za wynagrodzenie zasadnicze, ale niestety Państwo zostawiło sobie prawo, a związane jest to z kartą nauczyciela, że to państwo ustala zasadnicze wynagrodzenie dla nauczycieli według zaszeregowania jego awansu zawodowego. Czyli my dzisiaj de facto trzeba byłoby systemowo zmienić, żeby to samorząd ustalać zasadnicze wynagrodzenie.
Tak, ale dzisiaj to, co pani nawet sekretarz powiedziała, jeżeli byśmy chcieli zwiększyć zasadnicze wynagrodzenie, no to wówczas wszystkim nauczycielom. Pytanie, czy... Dlatego tu... Tak, tylko że dzisiaj jakby mamy tutaj problem formalno-prawny i to dzisiaj my jako samorząd nie jesteśmy w stanie podjąć decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego i tu jest pewien problem. Dlatego dzisiaj jakby ten punkt, który tutaj pan radny Robert przytoczył, on jest słuszny. Kierunek może być słuszny, natomiast dzisiaj obawiam się, że przepisy obowiązujące nie zezwolą nam na to. Prosta sprawa, karta nauczyciela. I dzisiaj, że tak powiem, nie możemy tego uczynić. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz jeszcze chciała tutaj odpowiedzieć. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, chciałabym jeszcze tylko jakby w uzupełnieniu tego, co powiedziałam, zwrócić Państwu uwagę na to, że Rada w tej chwili, procedując nad tym projektem uchwały, nie może dokonywać zmian w kształcie tego projektu, w związku z tym, że tak w takim układzie i w takim kształcie został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Trzema związkami zawodowymi działającymi w obszarze tutaj naszej oświaty, czyli Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i Związkiem Zawodowym Nauczycieli Solidarność. Nie może jak gdyby dokonywać zmian w stosunku do uzgodnień. Natomiast może każdy radny ma prawo być za, przeciw lub wstrzymać się od głosu lub nie oddać głosu. Dziękuję. Tak jest. Pani Basia Kamińska, proszę bardzo. Czy chciałby ktoś odpowiedzieć na to? Pani sekretarz, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ta różnica wynika również z uchwały, która jest zmieniana. Już określone są warunki przyznawania dodatków motywacyjnych nauczycielom. I to, co właśnie na początku cytował pan kolega radny Robert Pająk, jest szereg zadań wypisanych dla nauczyciela. Natomiast jeżeli chodzi o dyrektora, który jest nauczycielem de facto, musi spełnić cały katalog zadań, który ma nauczyciel plus dodatkowe jak gdyby zadania określone dla nauczyciela, a w związku z tym tych jak gdyby kryteriów do spełnienia jest znacznie więcej, jeżeli chodzi o dyrektora. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Wiesław Kurach, proszę bardzo. Ja uważam, że ten kierunek jest jak najbardziej właściwy, ale następną rzeczą, nad którą powinniśmy się w najbliższym czasie jeszcze pochylić, to jest kwestia dodatku dla mentora, która w tej chwili wynosi 3% kwoty bazowej. Uważam, że to, tak jak tu z Piotrem rozmawialiśmy, że to zbyt niska kwota dla osoby, która prowadzi nauczyciela. Tym bardziej, że nauczycieli prowadzących w naszych szkołach nie jest zbyt wielu, więc tutaj uważam, że ta kwota bazowa, czyli to 3% kwoty bazowej jest w stosunku do tego ogromu pracy, który nauczyciel musi wykonać, jest troszeczkę za mała i przy następnej okazji bym prosił, żeby się nad tym jeszcze zastanowić.
Dziękuję bardzo. Widzę, że już nie ma więcej pytań. A pan starosta jeszcze, proszę bardzo. Ja właśnie też chciałem bardzo serdecznie prosić tutaj Wysoką Radę, żebyśmy przyjęli dzisiaj tę uchwałę, bo to nam zamknie ten cały proces procedowania dotychczasowy, ten długi proces. A nad tymi kwestiami, o których w tej chwili mówił pan Wiesław... Rozumiem, panie starosta, że to jest wniosek o przegłosowanie za wniosek w całości. Dobrze, dziękuję. Uchwały, znaczy. Tymi sprawami zajmiemy się po, bo rzeczywiście są takie kwestie jakichś indywidualnych tam różnic, którymi rzeczywiście możemy się tylko zająć i wtedy łatwiej nam będzie ze związkami nawet to przedyskutować w określonych punktach. I w tym momencie to sprawa może się posunąć bardzo szybko, łącznie z tym mentorem, który jest z tym dodatkiem dla mentorów, o których mówi pan Wiesław. Dlatego taka propozycja jest moja, zarządu, żebyśmy to dzisiaj przegłosowali, prośba o to, żebyśmy mogli ruszyć ewentualnie z poprawkami do tej naszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że no jest wniosek pana Roberta Pająka, żeby to zdjąć, ten oddalić. Jest też wniosek o to, żeby uchwalić w całości. Ja myślę, że wniosek, żeby uchwalić, jest dalej idący. Przepraszam, panie przewodniczący, tak? Ale on już był przegłosowany na początku. Tak, tak. Wobec tego, tej sytuacji... Zmieniłem przed chwilą wniosek o oddalenie tej uchwały. Nie wykreślenie jej z porządku obrad, tylko o oddalenie tej uchwały w tej chwili, w całości. Rozumiem, ale jest też wniosek o to, żeby podjąć tę uchwałę. Czy wobec tego uważam, że dalej idącym wnioskiem jest wniosek o podjęcie tej uchwały? Wobec tego poddamy tę uchwałę pod głosowanie. Czy jesteśmy gotowi już, tak? Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie uchwałę numer 74 łamane na 343 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania i rozliczania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu 9 głosami za, 1 głos przeciw, 7 wstrzymujących się przyjęła tę uchwałę do realizacji. Dziękuję bardzo. Możemy przejść do kolejnej w takim razie uchwały. Jest to uchwała numer 74 łamane na 344 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie przez szpital. Ta uchwała ma takie brzmienie. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 38 łamane na 153 łamane na 2016 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Szpital Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2016 roku pozycja 3919 i z 2022 roku pozycja 5100 wprowadza się następujące zmiany. Paragraf, punkt pierwszy. W paragrafie 5 po ustępie 4 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu 5 zbycie mienia ruchomego, o którym mowa w ustępie 1 lub ustępie 2 w formie darowizny następuje bez przeprowadzenia przetargu. Punkt 2 w paragrafie 6 po punkcie 4 dodaje się punkt 5 w brzmieniu. Ten punkt 5 brzmi tak. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Powiatu wyraża się wyrażoną w formie uchwały. Punkt 3 w paragrafie 7 skreśla się ustęp 3. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu bartoszewskiego. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Uzasadnienie
jest taka, że zmiana uchwały pozwoli na dopracowanie zasad zbycia aktywów trwałych przez szpital w zakresie zdobywania aktywów w formie bezprzetargowej oraz nie będzie ograniczała możliwości czerpania dochodu z najmu. Tyle treść uchwały. I cóż, możemy przejść wobec tego. A są oczywiście panowie dyrektorzy na sali, więc jakby ktoś miał pytanie, to proszę bardzo. Ale myślę, że możemy przejść śmiało do głosowania. Wobec tego głosujemy. Zadaję pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Z państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 74/345/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31. Przepraszam tylko. Dobrze. W sprawie oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Szpitala Powiatowego imienia Jana Pawła II w 2021 roku. Po podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu Bartoszewskiego jako podmiot tworzący ocenia pozytywnie. Tu jest też negatywnie. Ja proponuję, żebyśmy głosowali pozytywną ocenę. Ocenia pozytywnie sytuację finansowo-ekonomiczną Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Oceny dokonuje się na podstawie raportu finansowego ekonomicznego Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach za rok 2021, który treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Też nie widzę żadnych zgłoszeń wobec tego. Zresztą sprawa była omawiana bardzo szeroko na komisji. Wobec tego możemy przejść do głosowania. Zadaję państwu radnym pytanie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Kto się wstrzymał od głosu? Pozytywna, tak, głosujemy za oceną pozytywną. Kto jest za pozytywną opinią? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię o tym sprawozdaniu. Przechodzimy do kolejnej uchwały, również związanej ze szpitalem. Jest to uchwała numer 74/346/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach. Po podstawie prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego ustala, co następuje. Paragraf pierwszy. W statucie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach przyjętego uchwałą Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku numer 21/115/2020 w sprawie nadania statutu szpitala Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku pozycja 2348 oraz 2021 roku pozycja 3051 w rozdziale czwartym zatytułowanym Gospodarka Finansowa w paragrafie 22 dodaje się punkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie. Paragraf 12. Usług szkoleniowych.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszewskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tyle treść uchwały. Cóż, możemy przejść do przegłosowania, tak? Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła jednogłośnie tę uchwałę do realizacji. Gratuluję tutaj panom dyrektorom. Wszystkie uchwały szpitalne przeszły. Także przechodzimy teraz do kolejnego, już chyba ostatniego punktu. Jest to uchwała numer 74/347/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszewskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się w załączniku do uchwały stanowisko Rady Powiatu w sprawie dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń powiatu oraz publikacji na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej. Ja pozwolę sobie przeczytać to stanowisko. Stanowisko Rady Powiatu Bartoszewskiego w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W obliczu kłamstw i medialnych manipulacji skierowanych przeciwko osobie świętego Jana Pawła II, my, radni powiatu bartoszewskiego, stanowczo sprzeciwiamy się działaniom, których zadaniem jest niszczenie dobrego imienia świętego Jana Pawła II, który jest wybitnym Polakiem, papieżem, a przy tym wybitnym intelektualistą, filozofem i poetą. Całe swoje życie poświęcił służbie ludziom i naszej ojczyźnie, której dobro szczególnie leżało mu na sercu. Jego zaangażowanie w walkę o wolność i godność człowieka znacząco przyczyniło się do upadku żelaznej kurtyny i odzyskania niepodległości oraz niezależności przez wiele państw, w tym Polski. Papież uczył miłości do drugiego człowieka, poszanowania takich wartości jak równość, sprawiedliwość, godność drugiego człowieka i uczciwość. Zawsze stawał w obronie życia i drugiego człowieka. Dziś nie może się sam obronić, dlatego to naszym obowiązkiem jest stanąć w obronie jego dobrego imienia. Nie ma naszej zgody na naruszanie jego pamięci, a przez to deprecjonowanie jego dorobku. Osoba świętego Jana Pawła II, który wniósł wielki wkład w dzieje Polski, Europy i świata, zasługuje na szczere uznanie i pamięć, a jej pielęgnowanie jest zadaniem dla nas wszystkich. Każde społeczeństwo, aby mogło prawidłowo funkcjonować i rozwijać się, potrzebuje autorytetów. Jako przedstawiciele samorządu lokalnego nie wyrażamy zgody na profanację autorytetu, jakim dla nas jest i pozostaje Ojciec Święty Jan Paweł II. Nie ma naszej zgody na niszczenie osiągnięć papieża Polaka. Jan Paweł II pozostaje dla nas Polaków niezmiennie najwyższym autorytetem moralnym. My, radni powiatu bartoszewskiego, będziemy bronić prawdy i godności największego z Polaków. Dlatego apelujemy, aby nie burzyć fundamentów naszego narodowego bytu, albowiem, jak mówił święty Jan Paweł II, nie wolno podcinać korzeni, z których wszyscy wyrastamy. Nie wolno niszczyć naszej narodowej wspólnoty. Bądźmy razem w obronie dobrego imienia naszego papieża, świętego Jana Pawła II, naszej tożsamości. Tyle treść tego stanowiska. Myślę, że cóż, możemy przejść do przegłosowania, tak? Pan radny Robert Pajok chciałby zabrać głos, proszę. Co tu dużo mówić? Święty Jan Paweł II nie jest niekwestionowanym autorytetem moralnym dla każdego Polaka. Jednakże, biorąc pod uwagę to stanowisko, proponowałbym skreślenie pierwszego zdania do przecinka i zacząć to od słów my radni powiatu bartoszewskiego. Yy,
Znaczy w obliczu kłamstw i medialnych manipulacji, tak, skierowanych przeciwko osobie świętego Jana Pawła II. Wtedy nasze stanowisko tutaj wyrażone będzie bardzo zbieżne z oświadczeniem przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski w związku z publikacjami dotyczącymi metropolity krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, którą podpisał Stanisław Gołądecki, arcybiskup metropolita poznański, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. I tą sprawę, mniej więcej w tych samych słowach, pan arcybiskup metropolita opisuje. Także nasze stanowisko wtedy będzie bardzo zbieżne z tym stanowiskiem, gdyż ja osobiście nie chciałbym tutaj roztrząsać, czy to w obliczu kłamstw medialnych manipulacji. Dla mnie święty Jan Paweł II jest niekwestionowanym autorytetem i tego się po prostu już w tej chwili nie powinno w ogóle ruszać tematu. Dziękuję bardzo. Tak, tylko że właśnie te kłamstwa i manipulacje spowodowały to, że musimy, że takie stanowisko podejmujemy. Wobec tego ja stawiam wniosek przeciwny, okay, żeby to jednak zostawić, bo niezaprzeczalnym faktem jest to, że takie manipulacje miały miejsce. Pan starosta, proszę. Ja chciałem tylko dwa słowa tutaj dodać do tego naszego stanowiska i tutaj bardzo podziękować panu Robertowi też za właśnie taką ocenę osoby świętego naszego Jana Pawła II. Myślę, że słuchajcie, te literówki, czy jedno zdanie mniej, jedno zdanie więcej, kropka, przecinek, to tu nie powinny mieć znaczenia. My dzisiaj wyrażamy jakby nasze stanowisko, naszą wolę, no pokazujemy samym sobą, jak oceniamy naszego największego właściwie Polaka. No i stąd myślę, jeśli tam byłyby jakieś niedoskonałości, to proszę wybaczyć, ale myślę, przegłosujmy tę uchwałę, pokażmy, że stoimy właśnie na takim stanowisku, że bronimy dobrego imienia naszego Polaka Jana Pawła II przed tymi wszystkimi naciskami, różnymi obelgami wręcz, czy też manipulacjami, jak tutaj mamy zaprezentowane, medialnymi. No bo państwo sobie muszą zdać z tego sprawę. To jest wojna kulturowa, to jest wojna w zasadzie cywilizacji, to jest wojna Boga z diabłem, moi drodzy, i na tym polega też rozsądzenie, po której stronie my będziemy stali. Ja bardzo serdecznie proszę o to, żebyśmy pokazali, że jesteśmy jednością w obliczu tego i stoimy po stronie dobra, zawsze po stronie dobra. Dziękuję bardzo. Ja wycofuję swój wniosek. Pan Robert. Wycofuję swój wniosek. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie wniosek pana Roberta został wycofany. Wobec tego, cóż, możemy przejść do głosowania, tak? Wobec tego zadaję państwu pytanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały numer 74 łamane na 347 łamane na 2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Kto jest za? Kto jest przeciwny tej uchwale? A kto wstrzymał się od głosu? Jeszcze chwilę zaczekamy. No dobrze, w takim razie kończymy głosowanie. Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła to stanowisko 9 głosami za, 5 głosów było wstrzymujących się i 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Szanowni Państwo, przechodzimy do spraw różnych i w sprawach różnych właśnie chciałbym w tym momencie przejść do tej sprawy, która tutaj wynikła na samym początku, a mianowicie chciałbym zadać Państwu radnym pytanie dotyczące możliwości zdalnego uczestnictwa w sesji najbliższej następnej. Czyli spróbujmy to po prostu przegłosować. Wobec tego zadaję Państwu radnym pytanie. Czy Państwo radni wyrażacie zgodę na to, aby najbliższa sesja dopuszczała możliwość zdalnego uczestniczenia? Kto jest za, kto jest przeciwny, a kto się wstrzymał od głosu? Dobrze, kończymy wobec tego głosowanie. Stwierdzam, że za głosowało 14 radnych, jedna pani radna się wstrzymała od głosu, dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada dopuściła możliwość zdalnego głosowania, zdalnego uczestnictwa w najbliższej sesji Rady Powiatu. Sprawy różne i w sprawach różnych pozwólcie Państwo, że ja na początek jeden taki komunikat tutaj powiem. Otóż w związku między innymi z tym stanowiskiem w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Otóż w dniu 2 kwietnia, to jest rocznica śmierci Jana Pawła II, w Bartoszycach jest organizowany marsz, taka procesja różańcowa, która zacznie się w kościele świętego Jana Chrzciciela na Działkach. Zakończy się w kościele świętego Brunona. Namawiam Państwa do uczestniczenia w tym marszu poparcia dla właśnie Jana, dla świętego Jana Pawła II. Przypomnę, że w niedziela o godzinie 14 kościół świętego Jana Chrzciciela na Działkach i zakończenie w kościele świętego Brunona. Czy ktoś jakby chciał jeszcze w sprawach różnych zabrać głos? Jeśli nie, to pozwólcie Państwo, ja może wstanę, bo to pan Piotrek jeszcze, tak? Tak, tak. To może ja najpierw zacznę, dobrze. Ja to zrobię, proszę Państwa, na stojąco, bo to uroczysta chwila. Proszę Państwa, już niedługo zacznie się Wielki Tydzień, okres przygotowania, takiego intensywnego przygotowania do Święta Zmartwychwstania Pańskiego, do Święta Wielkiej Nocy. Ja chciałbym Państwu w związku z tym życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł dla Państwa pokój i też bardzo ważne życzenia, aby Zmartwychwstały Chrystus przyniósł pokój w Ukrainie. Ja myślę, że tutaj z panem Piotrkiem się całkowicie zgadzamy i życzę Państwu tego, żeby wojna się zakończyła. To są życzenia nie tylko dla naszych braci Ukraińców, ale to są życzenia dla nas wszystkich Polaków, dla całej Europy, dla całego świata, żeby ta barbarzyńska wojna prowadzona przez rosyjskich barbarzyńców, żeby się zakończyła. A Państwu wszystkim życzę zdrowia, radości, owocnych rodzinnych spotkań, wszystkiego najlepszego. Wesołych, zdrowych, spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo dziękuję i również w imieniu całej społeczności ukraińskiej chcę wszystkim Państwu podziękować, dlatego że Kościół Wschodni w tym roku będzie obchodził święta tydzień po
Osoby Obrządku Wschodniego witają się. Chrystus Woskres. Chrystus zmartwychwstał. Dlatego to są drugie święta, w którym wielu, wielu obywateli Ukrainy uciekało, ale właśnie w Polsce dzięki ofiarności sercu mogli tego Chrystusa spotkać. Tu ten Chrystus u nich zmartwychwstał. Dlatego w imieniu całej społeczności ukraińskiej bardzo Państwu chcę podziękować i życzyć wszystkim tym, którzy będą tydzień później obchodzić święta Wielkiej Paschy, tego, co przewodniczący powiedział, bo to jest najważniejsze. Pokój, pokój i jeszcze raz pokój. Ale żeby był ten pokój, my musimy być wytrwali. I mimo, że jak Piotr zaprzeczył, że zna Chrystusa, tak samo my nigdy nie zaprzeczmy, że chcemy pokoju. Dlatego Państwu bardzo dziękuję i życzę wszystkim tym, którzy będą obchodzili święta według kalendarza łacińskiego i również tydzień później według kalendarza wschodniego. Chrystus Woskres. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby w sprawach różnych zabrać głos? W związku z tym, że już porządek. Aha, jeszcze jeden komunikat chciałbym tutaj Państwu przekazać, Państwu radnych, że do końca tego miesiąca mamy obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Do końca kwietnia, przepraszam. Znaczy mi się wydaje, że tak, bo to jeszcze kwiecień dopiero za kilka dni. Do końca kwietnia mamy obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Apeluję, żeby to zrobić, żeby tego nie zostawiać na ostatnią chwilę. Cały miesiąc to jest dużo czasu, także namawiam Państwa, to jest nasz obowiązek. Musimy to zrobić. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy stracić mandat. Czy jeszcze ktoś chciałby z Państwa radnych zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Wobec tego jeszcze raz życząc wszystkim wesołych, zdrowych świąt, zamykam 74. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję Państwu za uwagę.